Cześć, witam was serdecznie w 6 odcinku Zagrajmy Serious Sam 2. Z tej strony jak zwykle Deku, no i co? Ostatnio podnieśliśmy sobie zdrowko i armor i w ogóle jesteśmy tacy pro elo mega szczęśliwi. Jeszcze więcej armora i jeszcze więcej armora i troszeczkę zdrowia. Niestety ten pojazd jest troszkę zepsuty, pewnie przeze mnie notabene. Nawet na pewno przeze mnie. Ale nic, to naprawdę nie przeszkodzi nam to w realizacji naszych celów. Tak, z tego co widzę, to trzeba zdetonować tam ten dynamit. Jak to miło, że... Oj, ten też. I ten też. Jak to miło ze strony przeciwników, że już umieścili jakby ładunki na miejscu. Podpięli oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zasad BHP i tak dalej. Wow, ten ląd się śmiesznie pali. Myślałem, że to sygnał pójdzie do tych... dynamitów, a nie tak śmiesznie, ale dobra, nieważne. Pewnie coś wyskoczy stamtąd, pewnie coś dużego. Siema. Ja miałem rację. Potem nawet to nie było zbyt skomplikowane. Wow, znowu jakiś kurde teleport nad nami. Nie, nie, źle się dzieje, patrzcie naszym. Wow, dużo Yeti, znowu kolejny zaś. I helikopter, i Yeti, i wszystko naraz, ale spokojnie ma sprawę. Najpierw duże bydlaki, później grupka małych celów. Tak, padaj. Gięcie! Gdy was zabiją. Ale zabiją ciągle. Mogę, mogę, mogę. Ja trochę słabiej niż było. 156 zdrowia, ale okej. Okay. No właśnie, w sumie kolejny pojazd, tak na dobrą sprawę. Serious Sam, nie? Do końca można to nazwać pojazdem, bo jest dosyć stacjonarny, ale da się do tego wsiąść i da się... tym zabijać. To nie, że poznaliście go już dwa odcinki wcześniej zasadniczo bodajże. Jak można o nim pogadać, czemu nie? Generalnie tradycyjna wieżyczka, działko i tak dalej. Dobra. Teren oczyszczony, możemy zasuwać dalej. Jesteśmy ogniem. Zasuwamy po lądzie. I sam wybuchłeś, wiesz? Prawie go zabiłem, serio. Co ja mam? Że mam się uzbroić? Ale wait, what? Dobra, podniosę ten armor i generalnie później się będę martwił. Łuski, znaczy mam w sensie śród. Bardzo chętnie. Dobra, podniosę. Co jeszcze mam podnieść? Czy wam to nie wygląda na arenę? Fuck. O, no dobra, to jest poważna sytuacja, bardzo poważna. Mordę jeża, nie toperza. Wszyscy chcą mnie zajebać. Bardzo nowa dla mnie sytuacja, nieprzyzwyczajony jest. No nie przywykłem, no. Dałaby się nieśmiertelność, mówię wam tak też. Amunicji nie przybywa. Nie wiem, był jakiś marudny, ale naprawdę jej nie przybywa. What the fuck? No może... Nie, to nie do końca idzie tak, jak sobie bym zakładał. Padaj. Gdy cię zabijam. Dobra, gnijcie wszyscy. Tak, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Posłuszne głupole. What the fuck? Czemu ja tu ginę? Bo nie umiesz grać, byku, to dlatego. Naprawdę? Dobra, muszę to naprawić. Czy ty jesteś ostatnim ze swojego rodu? Czy ja to wygrałem? Zawsze. I don't wanna stop! Hołd dla Odziego. Dobra. Pozdro stary ćpunie. Co by tutaj? Wszystko porozwalane tak po prostu. Dajcie mi jakiegoś niepoterza do zjedzenia czy coś. Bo przydałoby się jeszcze więcej helpa. Nie, to nie. Czy ten pomnik da się rozwalić? Miałem 15 rakiet, nie chcę się ich marnować. Tędy? Dobrze myślałem. Sam. Wyglądasz poważnie.
Nie no, nie żebyśmy walczyli z zupełnie innymi przeciwnikami. Aleś ty miła. Ej, ale będzie przynajmniej materiał na granaty, to nie? Ej, ale zauważyliście taką korelację, że żadnego z tych dużych białych z maszugami nie było, a nagle w filmiku pojawiło się ich pizdziot. Piękna sprawa. Magia. Kolejna kapitanka. Tupam ci wpierdolić. Ho, T-Rexy. Siemano, rozumiem, że robicie za biomechanoidy duże, tak? Chyba was jeszcze nie było, z tego co pamiętam. Miło, że wróciłyście. Nie wiem po co ja to czytam. Dobra, w każdym razie może znajdziemy jakieś przydatne. Jasne, nie ma sprawy. Ła, nowa wieżyczka, z tej jeszcze nie korzystaliśmy. Patrzcie, ona strzela takim czymś, jest taka mega wypasiona. I w ogóle to... W sumie wolę tamtą zwykłą, bo tą nie mogę nic trafić. Ale to nic. Chodzi o sam fakt. Gdzie ta papuszka leci? Pewnie się rozmarzy, dobrze. Okej, no gin. Zresztą się pięknie rozpadł, widzieliście to? To jest po prostu rozpad całościowy. Normalnie w chemii takie zjawiska się zdarzają. What the fuck? Ten był jakiś duży biały, zobaczył go. Taka muzyczka w tle. Wow, jaki tanker! Dobrze przycelować, nikogo nie zawieść, nikogo nie zepsuć, dobrze. Dobra. Czołgu gin. Ciekawe, czy te niebieskie są odporne na strzały z tego działa! What the fuck, co tu się dzieje? Ho, bycie! Siemano, dawno was nie było, misiaczki. Fuck, ze wszystkich stron zaś duży biały. Fuck. Ktoś chciał mnie wziąć od tylca lewatywę maczugą zrobić. Stałą lewatywę maczugą, płynną, wodną, kawową, nieważne. Ohoho, to się zaczyna robić... intensywne, jakby. Kwiatki, o, nie strasz mnie, fuck. To działko zaraz ginie. No bez przesady, 180 na 500 punktów życia, nie jest najgorzej. W ogóle, drodzy niebiescy przyjaciele, skąd wy się bierzecie? Możecie mi powiedzieć, a jak się trafię? No oni są odporni. Szkoda, że nie na przeciwników. Ale szybko się mnożą przynajmniej, słuchajcie, to jest ich plus. Wow, lekkie ścinki? Ładne. Kurczę, jak te maczugi lecą. Jest takie zabawne. Gdzie jest ten duży biały, co robi hałas? Tu idę, no to myślałem. Czwarte życie. Miło. Co to wszyscy? Ej, no już łatwiej się nie dało. Zbieramy skarby. Prawda, ten tego i tak dalej. Wszystko co zostało. Ej, słyszę tu gdzieś dziecko, słyszałem zaś... What the fuck? Czy oni mnie zrobili z człona? Na to wychodzi. What the fuck? Nie, ja stąd spierdzielam. Okej. Strzelba przede wszystkim. Przepraszam bardzo, czy te rakiety nie mogłyby się uspokoić? Barbarian. Dobra, na to potrzeba innej broni. I dobrze. Zapis. Wieżyczka rakietowa. Dobrze. Kolejna, tak? Fak, czemu nie strzelasz do nich, skoro to już chodzisz sobie? Głupiec. Dobra, dajcie mi tę monetę i w ogóle...
kurde. Masa sekretów. Ja odkrywam sekrety, nawet nie chcę ich odkrywać, ale ja odkrywam, bo po prostu się inaczej nie da tutaj. A, pięknie. Skarby. Moje proszę. Ten budynek wygląda podejrzanie. What the fuck? Jakiś klucz miłości? Co to ma być? Co ja w jakimś burdelu jestem, czy jak? Co ja podniosłem? Uuuum! Fuck! Ja cię Co tu się... Nie, nie. F9? A, tu się zapisałem. No dobra, no trudno, więc jeszcze raz. Bez ostrzeżenia. To był kluczyk z serduszkiem, to nie było żadnej informacji o ukrytych lewatywach. Z użyciem maczu dużych. Dobra, jest pancerz jakiś chyba. Co to za dzieciak tu płacze? Zaraz zacznę uciekać. Jest straszniejsze niż te wszystkie potwory. Nie, to nie jest pancerz, to jest kurde worek złota. Chciałem pancerz. Gro zawiodłem się na tobie. Czy wy słyszycie ten straszny dźwięk? Cholera! Co ty mu robisz? Padł. Ej, on go nakrył, on go... Będzie tu trochę się boję. Pewnie jak go zaraz aktywuję, to się rzuci na mnie taka zgraja, że się nie... No dobra. Jaki szczęśliwy. Wow, dostałem extra life'a. Epicko. Stary. Dzięki. Dobra, nie było tak źle. Myślałem, że będzie strasznie. Dobra, dobra, dobra. Czemu to się tak chamsko... Czemu ja tego nie mogę podnieść? To jest takie głupie. To nieważne. Trudno. Wow! I mam pojazd. A jest... Dwa pojazdy. Ej, ale to jest hit, to ich to nie było wcześniej. Ja bym tego dzieciaka... X808? Mega. Jak rozumiem, to robi za taką... Czy ja tym mogę ścinać drzewka? Mogę, ja tym wszystko mogę. Mega. Ej, to nic, to teraz ja jestem nie do ruszenia w ogóle, tak? Rozumiem tak. No to wychodzi. Będzie pięknie, ani jednego punktu obrażeń nie otrzymałem. Wirujące ostrze zagłady. Gdzie jest ten helikopter? Dwa helikoptery, fuck. Nie, Simby nie... ten... Nie bi. Wciąż zero punktów obrażeń uzyskanych. Dobra, zabijemy helikopter przede wszystkim. No i już po całości zdrowia w każdym razie. Tyle mogę stwierdzić z całkowitą pewnością. Ale radzimy sobie. Jakby nie patrzeć. O, tej bomby na mnie było za cholerny kiedy. Panie czołgu, pitol się pan. Dzięki. Wow, mogę tym podskakiwać. Byleby nie wywrócić, bo to by się źle skończyło. Czy to wszystko? Dobra. Wow. Nie tak, wykrakałem. Gin. Podnieśmy ten klucz jeszcze raz, teraz chyba ja ich zaskoczę. Bo mam ostrza dookoła głowy. Siema. Zadowoleni? Dobra, tylko teraz do czego pasuje ten kluczyk? Ten jak się zgiął, jakby wiaja zaraz, to no dobra. Co się te wieżyczki biorą w ogóle?
Bo szukamy jeszcze jakiegoś sekretu. Pewno gdzieś tu jest. Byłoby nudno, gdyby go nie było. Lubicie sekrety. No pewnie. Jakbyście ich nie robili, nie lubili, to twórcy gry by ich nie zamieszczali. Na pewno tak to działa, jestem w 100% przekonany. Ha! Do której drzwi pasuje ten kluczyk? No to jest pytanie. W ogóle ten pojazd wydaje śmieszne dźwięki, wiecie? Żeby coś tak tylko mówię. Mogę to wejść? Nie mogę, no dobra. Dobra, no to idziemy tu, no. Trudno. Fuck it. Fuck you. Rozpadł się. I w mielonkę się obrócił. No to weźmiemy. No i tak nasze. No i teraz co? Tędy? Pewnie te schody prowadzą do jednego? Tak. Ale dla pewności. A, na pewno. No dobra. Ammo pak, okej. Okay. Zapis. Ho, poważna bomba. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nie. O, sorry, pancerz. No dobra, trudno. Pancerz też się przyda. Dobra, sytuacja wygląda całkiem nieźle. Trochę niepoważnie, ale nieźle. Mimo wszystko... Oh, fuck. God damn it. Gin. Zabity. Prawie. A wy co? Czekajcie, czy ja już was wcześniej spotkałem, czy nie? Dobra, mówię szczerze, nie mam żadnego pojęcia. Coś troszeczkę... Słabo umieracie, wiecie? Dobra, kombinacja strzelba i granat wygląda na to, że w miarę na niej działa. Może nie w 100%, ale jednak. Podejrzewam, że jak już we mnie biegną, to może nie być jakoś super zabawnie. Fuck. Twardy są. Jakie torpedy walą. Wow! Okej, zmasowany atak, nie ma sprawy. Chyba tego powinienem używać przeciwko nim, tak mi się to wydaje. To jest takie przeczucie graniczące z dużą dozą pewności. Aż głową się uchyliłem. Tak wiem, że to raczej nie pomaga zazwyczaj. A jak już to rzadko, ale mimo wszystko odruch. Nawet wygrywamy to starcie. Podoba mi się, że w tej części gry wyrzutnia rakiet działa tak szybko. To jest naprawdę przydatne. Ma taką odpowiednią prędkość, żeby siać zniszczenie. Wow. Jak domek z kart. Aha, poważne obrażenia. No tak, no jakby dobre miejsce. Fuck. Konaj, barbarianie, ty jeden. Dobra, zapis, póki jeszcze mnie nie uzadli za mocno. Poważne obrażenia, czemu nie? 60 sekund. Zszedł na hita, to było takie słodkie. Dobra, dałeś mi tu przeciwników, bo ja mam serious damage'a. Ale piękny, tak, gień, tak. Wow, hola. No naprawdę nieźle, póki co. Okej. I co, jesteśmy górą? I co, jest naprawdę znośnie? Ho! Ho! Póki co, co?
Teraz kłodowik, jeden, drugi, trzeci. No, dobrze. Teraz ktoś jeszcze do mnie strzela, jestem o tym przekonany. Aha, 6 żyć, no dobra. Jest nieźle. A co tam się świeci? Poważny skarb, no proszę. Dobra, nagle się zapiszę, bo ta gra potrafi robić, kurczę. Potrafi robić na złość, no tak. Ammopak, okej. Nie, no okej, w porządku. Wszystko pięknie, tak miało być. Taka harmonia, kurde. No spokojnie, bez jakichś szczególnych presji. Piszemy sobie naprzód, bo raczej, że nie w tył. Znaczy z tego poważnego skarbu to mało skorzystam, wiecie, ale no... Trudno, coś za coś. Spikes? I hate spikes. Spoko sami, w razie czego wpadniesz w morze krwi. I uzupełnisz zawartość. Wiecie co, wydaje mi się, że tego nie przeskoczę i to jest pułapka, więc idziemy naokoło. Nie ma głupich. Dobra, pięknie. Czy już mnie coś atakuje, czy jeszcze nie? Dobra, jeszcze nie, więc ludziska. Fajny moment na zakończenie odcinka, tak sobie myślę. Więc no co, tradycyjnie, dzięki za uwagę. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.